Za 10 minut zaczynamy nasz wspaniały... Na jakie atrakcje mogą liczyć balowicze? Myślę, że balowicze mogą liczyć przede wszystkim na doskonałą zabawę w pięknym miejscu, jakim niewątpliwie jest Pałac Ostromecko. Cieszy nas to, że w tak szybkim czasie zebraliśmy ponad 150 osób, które miały ochotę wziąć udział w naszym balu, ale powiem tylko, że jest to drugi bal seniora, z tego względu, że pierwszy mieliśmy w ubiegłym roku. Wystarczyły tak naprawdę 3 telefony i mieliśmy bal sprzedany. Tak samo było teraz. Mamy konkursy z nagrodami oczywiście dla naszych gości. Są też z nami goście z Fundacji Mam Marzenie, którzy będą próbowali zrobić jakąś tam zbiórkę. Też cieszymy się, że są z nami, ale przede wszystkim świetna orkiestra, Jurek Paterski, Tolek Dudziński, dwaj fantastyczni młodzieńcy, którzy będą tutaj grali do godziny 4. Ja myślę, że wszystko będzie ok, bo tutaj po prostu te bale nam wychodzą. Prywatny, no ten dzisiejszy bal to taka wielka, wielka prywatka pałacu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zabawy.